tematem kolejnej szybkiej piłki z chemii z panem Belfrem będą metody rozdzielania mieszanin. Filtracja. Wykorzystujemy do niej filtr, może być też sączek, na którym zostaje nierozpuszczone ciało stałe, np. piasek i woda, woda i pieprz. Sedymentacja. Proces opadania pod wpływem grawitacji cząstek ciała stałego w cieczy na dno naczynia, np. mąka w wodzie. Dekantacja. Zlewanie cieczy z nad osadu, np. woda z piaskiem. Krystalizacja. Proces powstawania kryształów w roztworach w wyniku odparowania rozpuszczalnika, np. sól w wodzie. Destylacja. Proces rozdzielania mieszaniny jednorodnej z wykorzystaniem różnic w temperaturach wrzenia między składnikami, np. woda i ocet. Z wykorzystaniem rozdzielacza. Możemy rozdzielić mieszaninę niejednorodną cieczy, np. wody z olejem. Z wykorzystaniem metod mechanicznych. Za pomocą sita, magnesu czy nawet palców. A teraz zastanów się, jakie czynności musiałbyś wykonać, aby oddzielić mieszaninę soli i drobno mielonego pieprzu. Polub, subskrybuj, udostępnij, zaproponuj w komentarzu temat następnego odcinka. Wejdź na stronę, na YouTube'a, na Face'a i na Insta.